Cześć! Cześć! Ale masz ładne tatuaże! Thanks! Yo! Zajebiste! Dzięki, a skąd jesteś? Z Warszawy. Nieźle, bywam tam czasem. Tak? Lubię bardzo Warszawę. Niesamowicie. Lubię. A jesteś z Warszawy czy Słoik? Słoik. No właśnie, to co ty pierdolisz mi, że jesteś z Warszawy? Ale mieszkam w Warszawie. Flex na Warszawę. Skąd jesteś z Warszawy? Studiujesz, tak? No, pracuję. Gdzie? W kawiarni. Nieźle, w jakiej? Ja lubię bardzo kawę pić. Green Cafe Nero. Green Cafe Nero. Wiesz co to jest? Nie wiem. Co? To no. Jak ty bywasz w Warszawie, jak nie widziałeś bywam, Green Cafe Nero? Bywam, to co ty myślisz, ja bywam i robię ranking kawiarni? Jak lubisz kawę, to tak właśnie tak myślałam. No, w sumie nie głupie. A jak masz na imię? Martyna. Martyna. Spoko. Martyna, to powiedz, a co to fajne masz takie kosmos do tobą? Gwiazdeczki? No. Projektor gwiazd. Nieźle. A jaki jesteś rocznik? 2001, co? Nie. A jaki? Mniej. 2-2? Nie. 2-3? 2-5. No co, czekaj, 2-5? 15? No. Nie, nie 15! 17. Pracujesz, no. Pracujesz już? Nieźle. No tak. Super. A chodzisz jeszcze do liceum, jo? No do załącznego. Nieźle. No i dobrze, no i z fartem, niech to się trzyma, nie? A wy jaki jesteście rocznik? 9-9. 9-9? No. Okej. Okay. Szajsz, bazuka. Bazukę? No. Ta. A ty jesteś na Discordzie z kimś? Nie. Sama sobie siedzisz? No, sama sobie siedzę. I co, po co to robisz? Nie wiem. A mamy jesteś często na Omegle, szczerze? Co? Często na Omegle wchodzisz? Często. Nie wiem, tak sobie. Weź coś rób pożytecznego, wiesz co chodzi? Ale ja cały dzień stary, robiłam się 10 godzin w pracy. Cały dzień coś robię pożytecznego. No i zamiast teraz coś robić fajnego, to siedzisz na Omegle zamulasz. No to właśnie jest ten moment rozrywki w moim życiu. Ale jaka to rozrywka? No śmieszni są tu ludzie czasem. No dobra, ale możesz co innych rzeczy robić fajniejszych, uwierz mi. Na przykład? A co lubisz robić? Słuchać podcastu. No, ćwiczyć. To ćwiczko. Już byłam na treningu. A można dwa zrobić treningi, czy jest zakaz międzynarodowy? Jest zakaz, bo mam codziennie treningi prawie, więc nie wytrzymałam. A ja robię trzydziennie treningi. Dziennie. No tak. To chyba słabe. Czemu? No trzydziennie, przecież to jest niezdrowe dla mięśni, one nie mają regeneracji. Tak? Tak. Tak sądzisz, czyli jak tak zrobię sądzę. Jeden trening rano, powiedzmy biegowy, drugi piłkarski i trzeci zrobię na górne partie ciała, to jest według ciebie niezdrowe. I... Dobra, bieganie okej. Okay. Bieganie okej, okay, bo to kondycyjne bieganie, takie... Piłka i siłownia i rozciąganie. Cztery łącznie. No dobra, jest... masz dobrze skomponowane te treningi, masz rację. No, no właśnie. No ale jakbym ja robiła, ja trenuję MMA. Jakbym ja robiła trzy treningi MMA? Dziennie, tak. Chcesz się w MMA bić? Nie chcę w MMA, ale lubię. W KSW? Nie wiem, zobaczyłem, mam 17 lat. Jak ja miałem 17 lat, rozpierdalałem. Tak, no, w KSW. Nie w KSW, ale rozpierdalałem już. No do 18 można, nie? Trenujesz MMA, tak? Tak. Super. Ile razy w tygodniu? 4. Za mało. Za mało. Co za mało? Ja mam pracę, szkołę. Obejrzyj sobie film o Conorze McGregorze. No ja wiem, bo ja trenowałam kiedyś 7 razy w tygodniu, ale teraz no praca wygrywa, tak? Tego, to czemu nie śpisz, żeby rano wstać wcześniej i pójść na trening? Ponieważ jutro mam trening wieczorem. Ale mogłabyś być rano, nie? Rano byś mogła myśleć, jak chcesz być najlepsza w KSW. Ale nie! Ja trenuję z pasji, ja nie potrzebuję. Ale ja też trenuję z pasji. To po co mam być najlepsza w KSW i ćwiczyć 3 razy dziennie? Żeby nie chodzić do pracy, tylko zarabiać z pasji pieniądze. Ale ja mam też inne pasje w życiu. Jakie? No mam. No jakie? Nie powiem. A dlaczego? Bo nie powiem. A dlaczego? Bo tak. No powiedz, jak masz pasję inne. Na róże tańczysz, czy co? Nie. Nie. Powiedz, no. Nie. Porno kręcisz, nie wiem. Nie, no mam 17 lat. No, no nagrywam na YouTubie. Nagrywasz na YouTubie? Tak. Co nagrywasz na YouTubie? Dużo rzeczy. Jakie? Grasz w gry, czy co? Czy komentarii, czy co? Też gram gry, nie komentarii. To jakie grasz w gry? W CS-a, w ligę. League of Legend? League of Legend. Grałem kiedyś Leoną na supporcie. Na supporcie? A to słabo. Byłem wkiem. Wiesz dlaczego? Bo zapierdalam w sport. Tak? Zamiast nagrywać na YouTubie lola. A pewnie widzę, że lubisz ten sztuki walki. Idź w te sztuki walki. No lubię sztuki walki, ale... No przecież robię, ćwiczę co? No wiesz. Ale wiesz, jakie ja mam ciężkie te treningi?
Ale chciałabyś być kiedyś na szczycie? Najlepsza chciałabyś być? No oczywiście, że tak. No co, co ty pierdolisz? No, oczywiście, żebyś nie chciała. Jakbyś chciała, to byś zapierdalała 14 razy w tygodniu. A czemu ciebie w reprezentacji nie ma? Jestem. Jesteś w reprezentacji. Jestem, ale nie teraz akurat. Nie aktualnie. No, a będę, bo zapierdalam. A ty z kimś coś ci podpowiedział, bo mnie nie poznałaś wcześniej. No ja cię nie znam w ogóle. Ja się pytam, bo mówisz mi, że żebym była na szczycie. No ja na live, na live grasz, to ci podpowiadają. Nie. No jak nie, jak mi ziomek pokazał, to ty gadasz. Teraz. Znaczy mam live'a, no, tak, ale nie o to chodzi. 36 osób. No, tak. To ci podpowiadają, nie? Nie, akurat mnie nikt nie podpowiedział. Mówiłeś, że zapierdzielała. Ale rozmowę wprowadzimy, wiesz co chodzi? Ludzie tak, oglądają. Proste. Dla wszystkich ludzi teraz właśnie. I my mamy urlop i możemy siedzieć na Omegle, a ona nie ma. Ja też mam urlop, ja mam się na treningu, byłam w pracy, sprzątała cały dom. Czat niech powie, czy mam rację, bo my chcemy, żeby ona była najlepsza na świecie w MMA. I podpowiadamy jej dobrze. I czat teraz na pewno plus jeden, na 100%. Co tam by czarę poszło? Plus jeden piszą, czy nie? Czekaj, jest 15 sekund no tego opóźnienia. Za mało trenowałem, może muszę więcej, właśnie to jest to. Jeszcze więcej, pamiętajcie. Dobrze, wiesz co? Specjalnie dla ciebie rano wstaję i idę pobiegać. Wszyscy piszą, że mam rację. Rozumiesz? Bo to chodzi o to, żeby cały czas zapierdalać. I tylko o to. Nawet... Co piszą? Plus jeden piszą, to przecież mówię. No proste. Widzisz? Ja twoją widownię przejąłem, tak o. Oni są teraz ze mną. Dobra, wiesz co? No mówię ci. Dobra, ale spokojnie. Widzisz... Ty mówisz, że... A, okej. Okay. No nie, dobra, powiedz, no. Ty mówisz, że ja nic nie robię, ale ja też teraz pracuję w jakimś stopniu. No wiem, ale ja bym chciała, żebyś ty robiła jeszcze więcej, wiesz co? Chciałbym dobrze dla ciebie, wiesz co chodzi? Byłam dzisiaj 10 godzin w pracy, plus teraz jeszcze pracuję. Nawet nie denerwuj. Bo wiesz, albo na jedną kartę stawiamy, albo stawiamy na streamy i streamujemy więcej, albo stawiamy na MMA i na MMA więcej, wiesz co chodzi? Ale ja mam jeszcze pracę i mam jeszcze szkołę, to się nie da na jedno. Wiem, ale ja też miałem kiedyś szkołę i też chodziłem do szkoły. No. Wstawałem o 5 rano, z nim chodziliśmy, graliśmy w piłkę, po szkole w piłkę, treningi, wszystko. Wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba chcieć. Przysięgam się. Dobrze, pójdę rano pobiegać. No, oby, chciałbym. Tak. Jak już na imię? To tam czat ci podpowie. Elo! No. Ale dobra, w sumie z motywacją tak się upierał, ale gość ma rację, nie powiem, że nie. Motywator, ale akurat ma dużo racji, nie? Autentycznie mnie strasznie nie było. Wiesz, że to piłkarz? No nie wiem, no przecież ja piłki prawie nie oglądam. Dobrze mówi. To piłkarz. Ale dajcie mi imię jego. Tymoteusz, tak? Śmieszne imię. Edzina.